Witajcie, witajcie. Przed Wami kolejna gorąca pozycja od autorki AP Mist. Jej wszyscy mężczyźni i książeczka została wydana w wydawnictwie Waspos. Co mogę powiedzieć? Ano tyle, że wyobraźcie sobie najdelikatniejsze ciasteczko z kremem, polane delikatnym karmelem z dodatkiem pianku, może o smaku toffee. Fajnie by było zamoczyć usta w takim cudzie. To naprawdę prawdziwa rozkosz dla podniebienia. I właśnie taka była dla mnie ta historia. Wiecie, ja wtopiłam się w nią z przyjemnością, poznając różnorodne smaki miłości i cierpienia zarazem. Główna bohaterka wcale nie miała tu łatwego życia. Wpierw jej mąż i oprawca zarazem zbezcześcił jej wnętrze, przyrównując to nic nie wartych ubrań. No, oczywiście w delikatnym znaczeniu, już nie chciałam tak kategorycznie nazywać rzeczy po imieniu. Później poznała uczucie, którego nie zaznała nigdy ze swoim mężem. Komuś udało się tutaj obudzić jej naturalne pragnienia, pomógł jej otworzyć tę część swojego życia, którą dawno pochowała za fasadą wstydu i skromności. Wtedy ponownie przekonała się, ile jest warta. Rozdarta pomiędzy udami, roztrzaskana na dobre, całkowicie poległa w walce zwanej życiem. No powiem Wam, że historia nie jest łatwa ani prosta. Przez życie bohaterki naprawdę przewinęli się tutaj mężczyźni, którzy nie zawsze byli godni jej serca, jej uwagi. Wielkie nadzieje pokładałam w tym, który z przypadku wkroczył w jej oddech i praktycznie nawet w życie jej rodziny. Ale czy to jednak on okazał się być tym, na którego właśnie czekała? Czy mu komukolwiek z nich mogła oddać coś więcej niż swoje wątłe i bardzo zgrabne ciało? Słuchajcie, historia jest krótka, ale naprawdę przepiękna, pisana życiem i wielkimi niepowodzeniami. Mamy krótkie sceny erotyczne o bardzo dużym płomieniu. Mamy wciągający styl, który wciąż oferował nam nagłe zwroty w książce. Według mnie jest to opowieść na jedną noc, ale z przekazem na całe życie. Dlatego bardzo ją Wam polecam, bo nie zawsze jest tak, że kiedy widzicie taką okładkę, to już chodzi o to, że tylko kopulacja i nic więcej. Czasami bywają tutaj takie ukryte przekazy, które gdzieś ktoś na kimś wymusza właśnie takie stosunki, gdzie ciało jest traktowane gorzej jak jakaś tam ścierka, gdzie uważają, że skoro ktoś jest naszą żoną czy dziewczyną, to mają prawo po prostu zrobić z nią wszystko, co tylko chcą. A to nieprawda. Naprawdę wielka nieprawda. Każdy z nas ma prawo do prawdziwej i szczerej miłości, by nie pozwolić na pomiatanie swoim ciałem, gdyż ono ma nam służyć długo do życia, ma nam służyć, powiedziałabym wręcz, do przyjemności życiowych, które sami możemy sobie sprawić, chodząc ładnie ubrani, kupując, sąc, rodząc dzieci, zakładając rodziny i nikt tak naprawdę nie ma prawa nas tym wszystkim krzywdzić. Także książka jest warta polecenia. Naprawdę są tu sceny erotyczne, oczywiście, ale są ukazane z bardzo wielu różnych perspektyw, które osoby niepełnoletnie nie powinny znać, gdyż wydaje mi się, że nie chciałabym, żeby kiedykolwiek miały z czymś takim do czynienia, ale osoby pełnoletnie powinny poznać, gdyż, jak to wiadomo, najciemniej pod latarnią, czyli to, co się dzieje w domu, nie mówi się nikomu, tak? Także przeczytajcie książeczkę, bo naprawdę warto. I żegnam się z Wami cieplutko. Pa, pa.